Wenecji został ponownie zamknięty. Do miasta po raz trzeci w tym tygodniu dotarła wysoka woda, o czym Anna Waśkiewicz. Przypływ osiągnął 1,5 metra. Aqua Alta, czyli wysoka woda, zalała 70% miasta. Ze względów bezpieczeństwa zamknięty jest plac Świętego Marka. Naprawa szkód będzie kosztować co najmniej 1 miliard euro. Francja liczy straty po protestach żółtych kamizelek. Policja zatrzymała ponad 280 osób. Najgorzej było w Paryżu, gdzie doszło do regularnej bitwy z siłami bezpieczeństwa. W starciach uczestniczyli głównie członkowie anarchistyczno-lewicowego ruchu Black Blocs. Starcia antyrządowych demonstrantów z policją także w Hongkongu. Demonstranci rzucali cegłami i koktajlami Mołotowa. Jeden z funkcjonariuszy został trafiony strzałą. W rejonie starć zamknięto szkoły i instytucje państwowe. Kościół obchodzi Światowy Dzień Ubogich. W krótkiej katechezie przed modlitwą Anioł Pański papież Franciszek zaapelował. Zamiast denerwować się, gdy słabsi i biedniejsi pukają do naszych drzwi, przyjmijmy ich wołanie o pomoc i powitajmy ich miłosiernym spojrzeniem Boga. Obchody tegorocznego Światowego Dnia Ubogich trwają też w całej Polsce. W São Paulo rozpoczął się wyścig o Grand Prix Brazylii. To 20. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Robert Kubica po kłopotach w eliminacjach wystartował z 19. pozycji. Ma 9 lat i wkrótce ukończy elektrotechnikę na Uniwersytecie Eindhoven. Laurence Simon z Belgii specjalizuje się w robotach, ale myśli już o medycynie. W grudniu zostanie najmłodszym na świecie absolwentem uniwersytetu. W wolnych chwilach mały geniusz